ten skręca w lewo, tu do tych mebli, a BMW wyprzedzała. O, i masz. Finał. Siema, siema, Gramo z tej strony. Witam Cię w kolejnym vlogu. Aktualnie znajdujemy się pod blokiem w Katowicach, gdzie studiuję i zbieram się do domu rodzinnego, bo jutro mam wylot o godzinie 7 rano do Monachium, a z domu rodzinnego będę miał po prostu szybciej do Warszawy, bo wszędzie przemieszczam się moim autkiem. Tak, mamy sesję jutro z Joelem w Monachium dla Kiksa. To będą przede wszystkim ciuchy i buty z Pumy. Co więcej, nie mam totalnie pojęcia, co tam będzie, czy będziemy skakać, coś robić. Nul, zero, nie wiem nic. Jeszcze jedno. Tak, mam czapkę, jestem zaziębiony, jestem chory, mam katar. 2 dni temu mnie bolało gardło, ledwo mówiłem, ale praca wzywa. Jedziemy. Już dotarłem do domu, ale czuję się fatalnie. Naprawdę choroba mi totalnie rozkłada. No i co, pobudka o 3:00, muszę się przepakować, jest godzina 19:00. Mało czasu do spania, mało czasu do pakowania, totalnie mało czasu, a jutro od rana działamy. Ale to jest tylko wymówka. Dobranoc i co, do jutra. Yo, już na lotnisku. Spałem jakieś chyba 3 godziny, bo jeszcze nie mogłem zasnąć przez chorobę. Już jest troszeczkę lepiej, ale nadal bez szału. No, jestem na lotnisku, jest godzina 6:20, za godzinkę mam lot. Jadę do Monachium, tak jak już wspomniałem. Mam dzisiaj sesję z Joelem dla Kiksa. Będziemy tam pewnie skakać i robić jakieś tam fotki dla Pumy. No. Zagramy chyba w jakiegoś Dunk Horse'a, coś z tego co tam słyszałem. I zobaczymy, co się dalej wydarzy. Lecimy z tematem. Pasażerowie podróżujący z dziećmi zakładają maskę najpierw sobie, a następnie dziecku. Wylądowałem, już jesteśmy gdzieś na miejscu, gdzie będziemy mieć photosession, ale jestem totalnie chory, totalnie się źle czuję, ten pan też jest chory. No i tu czekamy, w ogóle nie wiadomo gdzie, bo jest coś zamknięta, jest ta hala, ala. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Ready for the session, but at first we have to eat breakfast. The most important thing. Vegan breakfast, bro. See this? You got avocados, you got bananas, you got all this good shit, man. Yeah. Kula, co goś robi? Co goś robi? Kula basketball. Joel is learning how to tie his shoes. Okay. Good job, man. That's how you tie a shoe. Chyba już kosz przyjechał w końcu. No taką mam nadzieję. Oh yeah. A jak się cieszy. Wody ma jakieś
3.07, tak na oko 3.08. Joey załamany. No i tak to wygląda. Już chyba półtorej godziny temu wnieśli kosz. I jeszcze nie wsadzamy. Jeszcze są nagrywki. Joel już jest zmęczony, ja też. A i co? No ale trzeba się dostosować. Nic się z tym nie zrobi, nie? Dunkers Life. Dunk Horse, no taki będzie, że dajcie spokój. Nagrania, wszystkie fotki. Teraz migamy do hotelu. Biorę prysznic i najprawdopodobniej zostaję w łóżku, żeby no, muszę się wyleczyć do poniedziałku. Muszę w końcu potrenować przed Japonią. Smooth or Michael Parrott? Michael Parrott? Oh, Smooth. Smooth, yeah. It's a no-brainer, bro. Come on. European stand-up. Joel Henry or Grabo? Joel Henry, the boy who got TRG. Oh. Nie ma problemu. Nie mam problemu. Nie ma. 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 Problemu. Problemu. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Teraz jesteśmy na jedzonku, gdzie właśnie tak przy nas przygotowują wszystko. Co będę jadł? I tu jest moje przygotowane. Dzień się kończy. Pora spać. I pobudeczka o godzinie 6. O 6, bo o 9 mam samolot. Także wstanę, zjem śniadanie i wracam do domu. Dobranoc.